samym początku chciałbym podziękować panu generałowi za obecność. Panie generale, tak jak już to dzisiaj mówiłem, to dla nas wszystkich tutaj na sali wielka nobilitacja, bo od paru lat niestety nie mieliśmy tego szczęścia, ale bardzo, bardzo za to dziękuję, że pan generał znalazł chwilę czasu, jest tutaj z nami. Tym bardziej, szanowni państwo, powiem, że pan generał przyjechał specjalnie tylko do nas, za moment z powrotem wraca do Warszawy, bo pełni dyżur przez ten weekend, więc to jest tym bardziej dla nas bardzo ważne i bardzo panu generałowi za to dziękuję, za tą obecność i też za te słowa, które pan generał tutaj do nas skierował. Panie generale, powiedział pan, że warto być zawodnikiem, warto uczestniczyć w tych zawodach, bo później, tak jak pan komendant Kochańczyk, można zajść bardzo wysoko w polskiej policji. Ale nie powiedział pan też jednej rzeczy, że warto być szkoleniowcem, bo można zajść jeszcze wyżej, co widać na załączonym obrazku. Ale przyłączam się tutaj do tego, co pan generał powiedział, że każdy z policjantów, którzy dzisiaj są na tej sali, ma szansę rzeczywiście nas zastąpić. I to, co pokazaliście tutaj na tym turnieju, to, co reprezentujecie sobą, was do tego predestynuje. Na pewno polska policja, jeżeli będzie przynajmniej w takiej części sprawna, jak znakomita większość z was, to żaden z obywateli naszego kraju nie musi się obawiać, jeżeli wy będziecie w pobliżu i będziecie strzec jego bezpieczeństwa. Tak jak pan generał powiedział, to jest turniej z tradycjami. Tak jak pan generał też słusznie zauważył, wielu osób, może nawet na świecie, nie było wtedy, kiedy ten turniej rodził się w tej szkole, bo to już 26. edycja i losy policjantów były różne, ale bardzo często ten turniej był przepustką do kolejnych awansów, kolejnych splendorów i niech tak zostanie. I tutaj dziękuję też panu generałowi za te słowa dotyczące nagród, które potencjalnie czekają, nagrody w postaci bycia kiedyś w przyszłości oficerem. To był pewien standard swego czasu. Rozmawialiśmy to też, mam nadzieję, że mogę zdradzić panie generale tą tajemnicę rozmowy naszej, że rozmawialiśmy dzisiaj o nagrodach. Możliwe, że te nagrody będą jeszcze zmodyfikowane w najbliższych czasach dzięki tutaj też panu generałowi, po to, żeby jeszcze ta rywalizacja była na wyższym poziomie, chociaż nie wiem, czy da się radę jeszcze to wyśrubować, no ale może rzeczywiście reszta z państwa nie jest zainteresowana za bardzo środkami finansowymi, dlatego tylko Białystok je zgarnia. Może jak znajdziemy jakąś inną formułę, ktoś inny pokusi się o inne nagrody i wtedy będzie jakieś zróżnicowanie. Szanowni państwo, bardzo, bardzo dziękuję wam za udział w tym turnieju. Bardzo przede wszystkim wam też dziękuję za to, że przy małych jakichś mankamentach świeciliście też przykładem dla moich słuchaczy, którzy przebywają w tej chwili na terenie szkoły, bo oni od nas się uczą, oni też czerpią od nas choćby wizualnie to, w jaki sposób my funkcjonujemy, jak rywalizujemy, ale też dla pozorantów jest to wielka rzecz, że mogli was oglądać i na pewno kiedyś będą chcieli wam dorównać i będą chcieli reprezentować garnizony, które dzisiaj wy reprezentujecie. Bo po każdych takich zawodach, jak rozmawiamy z tymi pozorantami, z tymi słuchaczami, którzy stanowią obsługę zawodów, oni są pod ogromnym wrażeniem tego, co wy sobą reprezentujecie. I na koniec pozwólcie państwo, że podziękuję swoim współpracownikom za, dołączę się tutaj do tych podziękowań pana generała za wkład, za zaangażowanie i przygotowanie tych zawodów i mam nadzieję, że to przygotowanie było na takim poziomie, które państwa satysfakcjonuje i wyjedziecie stąd właśnie usatysfakcjonowani poziomem organizacji, poziomem samych zawodów, ale jednocześnie, tak jak państwa prosiłem, proszę o wszelkie uwagi, wszelkie pozytywne, negatywne wskazówki do tego, żebyśmy w przyszłym roku byli jeszcze lepsi niż w tym roku.
Bardzo, bardzo dziękuję panie generale jeszcze raz za obecność. Bardzo dziękuję wszystkim naszym zaproszonym gościom. Powiem tylko, bo jest z nami, schował się głęboko zastępca komendanta miejskiego policji, pan inspektor Tomasz Majkowski jest też z nami. Też witam serdecznie pana komendanta. Szanowni państwo, dziękując, życzę państwu wszystkiego dobrego, życzę państwu awansów, życzę państwu szczęścia policyjnego i życzę państwu tego, żebyście w tym najbliższym czasie szczęśliwie dojechali do swoich jednostek, do swoich rodzin. Bardzo, bardzo dziękuję i już w tej chwili chciałbym państwa zaprosić na uroczysty obiad, a wcześniej zdjęcie, które moglibyśmy tutaj, wykorzystując obecność pana generała na schodach przed budynkiem dydaktycznym, zdjęcie pamiątkowe sobie wspólnie zrobić, jeżeli pan generał pozwoli. Dziękuję serdecznie.